Zwyczajnie w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, proponowany porządek obrad to otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 22 przez 160 przez 2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania. Proszę Państwa, myślę, że w kwestii tematu uchylenia uchwały, którą żeśmy podjęli w czerwcu, Pan Burmistrz przedstawi nam problem związany z tą uchwałą. Ja myślę, że tutaj autorem tej uchwały był Pan... No proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, żeby formalność stało się zadość. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo są za przyjęciem. Kto wstrzymał się, żebym widział, czy sprzeciwny nie widzę. Proszę Państwa, w takim razie Pana Krzysztofa Nowaka proszę o komentarz do... Dziękuję Państwu. Ja może połączę to z tym punktem następnym. Tak, od razu zreferuję, że tak powiem... Tak, także dlaczego dzisiaj była konieczność zorganizowania nadzwyczajnej sesji. No niestety tak jest tą oświatą, tak, że wiele zapisów niestety w ustawie jest niejednoznacznych. No i niestety na etapie przygotowawczym Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niektóre zapisy, które no, w moim przekonaniu i oczywiście tutaj zaznaczę zapisy, które funkcjonują oczywiście w innych częściach kraju, no, zostały, że tak powiem, zakwestionowane przez osobę, która badała uchwałę. No i oczywiście no, groziło nam postępowanie w sprawie uchylenia uchwały bądź konkretnych zapisów. Tak mówię, no, nie chcę od razu tutaj uprzedzać, że tak by się zakończyło tam te kolegium, ale no, z informacji, które mieliśmy, wielkie prawdopodobieństwo było takie, że te zapisy byłyby uchylone. I konkretnie generalnie ja Państwu powiem, o co chodzi, które zapisy, że tak powiem, stały zakwestionowane. Mianowicie sprawa dotycząca dotacji, podstawy obliczania dotacji dla niepublicznych szkół, uprawnieniach szkół publicznych. Zapis tej uchwale, którą Państwo żeście przyjęli 28 czerwca, ta sesja, tak? Był taki, że przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej powinno być wyrażenie równy. No, w moim przekonaniu to ten zapis i tak nie rozwiązuje pewnych innych spraw, zresztą tutaj Pan Burmistrz o tym wie, chociażby sprawa sześciolatków i pewnie to się skończy też wysłaniem pisma interpretacji do RIO, co w tym zakresie, bo większość Państwa radnych pewnie wie, że w tym roku subwencja była również na sześciolatków. Zapis równej no, oznacza, że my praktycznie gramu nie możemy dać tak naprawdę kwoty dotacji ponad to, co jest subwencji na ucznia faktycznego, tak? Czyli jeżeli dostaliśmy na sześciolatku, no będzie musiała się Regionalna Izba Obrachunkowa w tym zakresie niestety wypowiedzieć. Kolejny zapis, który groził uchyleniem, to był zapis zabezpieczający interes gminy, który funkcjonuje również w innych częściach kraju. Niestety linia przyjęta przez tutejsze RIO jest taka, że może to stanowić naruszenie ustawy o danych osobowych, mianowicie kwestia zapisu następującego, że w systemie elektronicznym wskazanym przez nas jako organ prowadzący będą rejestrowane dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko i numer PESEL. No i głównie chodziło o numer PESEL, no że jednak jest to, no może być to naruszenie danych osobowych, stąd ten zapis również został wstępnie zakwestionowany. Intencją tego wprowadzenia tego zapisu było to, że jak Państwo wiecie, szkoły niepubliczne, czy publiczne, tak, które organem jest pewnie nie gmina, czyli jakieś stowarzyszenie, czy osoba fizyczna, składają tylko i wyłącznie liczbę faktyczną uczniów, tak, ale my nie wiemy tak naprawdę, a tutaj mam na myśli głównie stowarzyszenia, które nie są stąd, tak, czyli na przykład Stowarzyszenie Częstochowskie,
Znaczy ja nie zakładam z góry, że oni, że tak powiem, tutaj będą podawać mi prawdziwe informacje, ale generalnie no, w wielu miejscach Polski jest tak, że ten PESEL się podawało po to, żeby móc, że tak powiem, sprawdzić wiarygodność, czy nie ma tak naprawdę dublowania się uczniów pomiędzy, że tak powiem, poszczególnymi gminami czy też samorządami. Kolejny zapis, który groził uchylenie, to było to, że myśmy w uchwale wpisali, państwo przegłosowaliście, że organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkoły sporządza i składa w Urzędzie Miejskim w Wojniczu kwartalne rozliczenie. Zdaniem osoby, która badała tą uchwałę, no niestety ustawa według nie dopuszcza, że tak powiem, możliwości składania przez, znaczy żądania od szkoły prowadzącej, czy osoby prowadzącej przedszkole, czy też szkołę rozliczenia dotacji za kwartał, tylko możemy to zrobić w rozliczeniu rocznym, czyli tak naprawdę dopiero w styczniu, tak? Także ten zapis też groził uchyleniem i stąd on został usunięty z tej uchwały, którą mają Państwo przed sobą. Rozdział czwarty został, że tak powiem, w całości pozostawiony. Tutaj zmian żadnych nie ma. Jest takich jeszcze już mniej istotnych. To jest zapis, co do którego może się tak bardzo nie doczepiła Pani, ale generalnie też go usunęliśmy. Mianowicie, że podstawą obliczenia miesięcznej stawki, to jest ustęp 1 starej uchwale, dotacji na jednego ucznia z uchwała budżetowa Rady Miejskiej oraz informacja o sposobie wyliczenia części światowej subwencji ogólnej dla gminy Wolnicz. To też zostało usunięte jako zapis zbędny. I w załączniku, w tych trzech załącznikach, które były na samym końcu, był zapis o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to też zostało usunięte, bo też zdanie Pani, która to badała, no nie ma możliwości tutaj jakiejkolwiek odpowiedzialności za dyscyplinę finansów publicznych osoby fizycznej bądź prawnej tworzącej, prowadzącej szkołę czy też przedszkolę. I to w zakresie tyle z tych zapisów, które no niestety należało, że tak powiem, no, usunąć z tej uchwały przyjętej 28 czerwca, ponieważ myśmy rozmawiali o najprostszą, że tak powiem, też przez nich odpowiedzialną procedurą, po to, żeby się później nie bawić w uchylanie zapisów, czy ewentualnie zmian, które musielibyśmy dokonać we wrześniu. Najprościej po prostu uchylić uchwałę teraz, tą, którą Państwo żeście podjęli, i po prostu podjąć się od nowa, nową, skorygowaną, że tak powiem, o te wycofane zapisy kwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To tyle. Jeżeli są pytania ze strony Państwa Rady, no to postaram się odpowiedzieć. Proszę bardzo, Pan Radny Jarkowski. To od strony prawnej nikt nie sprawdza przygotowania tej uchwały? To przecież radca prawny jest zobligowany do tego, żeby od strony prawnej sprawdzić projekt uchwały, czy on po prostu zawiera to, co w uchwale powinno być. Przepraszam, ale chciałbym powiedzieć, że projekt uchwały biorę na siebie, ale to jest tak, jak generalnie jest postępowanie też w izbach skarbowych i tak dalej. Niestety jest niejednorodność, jeżeli chodzi o orzecznictwo RIO, izbach skarbowych i tak dalej. Ktoś, kto przechodził tak naprawdę wiele postępowań administracyjnych, to wie, że w zależności od miejsca Polski tak naprawdę ta interpretacja jest różna. Także generalnie to, że Państwo dzisiaj musieliście przyjść, biorę na siebie, także nie kwestia tutaj winy racy prawnego, ale to, że no niestety pisząc tą uchwałę, nie wpisają się, że tak powiem, w linię interpretacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej, która działa na tym terenie. Także no, to biorę na siebie. Proszę bardzo. Jeżeli były niejednoznaczne, to po prostu informacje i po prostu ustawa, trzeba było to przed napisaniem projektu uchwały skonfrontować. Trzeba było to wcześniej wyjaśnić, żebyśmy dzisiaj nie wracali do tego, co powinno być zrobione przed przygotowaniem konsultacji z Regionalnym Izbą Obrachunkową. Gdyby tak było, to by nie było problemu. Nie ma czegoś takiego jak konsultacja. Nie akurat z tą z RIO trzeba było konsultować, tylko z prawnikami, którzy są w temacie. Jeżeli można, Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, żebyśmy się dobrze rozumieli. Było to konsultowane i pod względem prawnym te zapisy w tej uchwale nie budziły żadnych zastrzeżeń.
Tutaj no, nie chciałbym może mówić przed kamerą, ale tego typu zapisy są w uchwałach na przykład na terenie Warszawy. I nikt tego nie zakwestionował. I nikt tego nie, czy Wrocławia, nikt tego nie zakwestionował, ponieważ na etapie czytania przez regionalną, przez kolegiantkę z Regionalnej Izby Obrachunkowej, tutaj krakowskiej, a delegatura w Tarnowie, zwrócono nam uwagę, stąd no, trudno było się polemizować, czy powiedzmy upierać, bo dalecy jesteśmy od tego, że w innej części Polski tego typu uchwały przechodzą, więc powiedzieliśmy, dobrze, zmienimy te zapisy, jeżeli później miałyby być one uchylone. Dziękuję. Czy też Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Bo to jest takie dziwne trochę, że to jest jakby było państwo w państwie, bo jeżeli ustawa jest podjęta, ona powinna w całym kraju wszystkich jednakowo dotyczyć. Panie radny, to jest ale interpretacja sądów jest tak różna, że gdzie pan pójdzie, tam pan inaczej czasem będą interpretować pewne sprawy. I mówię, tutaj nie wchodziliśmy w dyskusję, bo uważaliśmy, że lepiej spokojnie podejść do tematu. Nam zależy, żeby ta uchwała weszła w życie i te zmiany wprowadzały. Żyjemy w jakimś ciekawym kraju. Czasów nie zmienimy, proszę Państwa, ani póki co prawa, więc myślę, że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania bezpośrednio co do uchwał. Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, czytam projekt uchwały z punktu drugiego porządku dzisiejszej obrad. Uchwała nr 23/167/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012 roku. W sprawie uchylenia uchwały nr 22/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz, osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Podstawę prawną mają Państwo w projekcie. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 22/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem tego projektu w sprawie uchylenia? Proszę. Dziewięć Państwa za. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Jedna Pani się wstrzymała. Kto z Państwa jest przeciwny? Dwie osoby. Zgadza się o 12. Proszę Państwa, kolejny punkt, to punkt trzeci z planu dzisiejszej sesji. To podjęcie uchwały nr 23/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne lub fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Podstawę prawną mają Państwo również w projekcie. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości i wykorzystania w brzmieniu załącznika do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy
kto z Państwa jeszcze miał do tego projektu? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 23 przez 168 przez 2012 rok? Dziewięciu Państwa radnych za, kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Jedna Pani Radna, kto jest przeciwna? Dwóch Panów Radnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to były wszystkie tematy na dzień dzisiejszy, na sesję nadzwyczajną. Myślę, że padnie wniosek o zamknięcie sesji. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za zamknięciem sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Jedno głosem Państwa.